ten banknot euro znika z obiegu. Banknoty euro weszły w obieg 1 stycznia 2002 roku, czyli ponad 20 lat temu. I podobnie jak monety, stopniowo zajęły miejsca starych walut. Unijne banknoty, w przeciwieństwie do monet, są w całej Unii Europejskiej praktycznie takie same, ale nadal podlegają różnym zmianom. Już niedługo jeden z banknotów zniknie z obiegu, a w 2024 kolejny. Banknoty unijne już dziś różnią się od pierwszych egzemplarzy. Europejski Bank Centralny, mając na celu walkę z fałszerstwem, wydał dotychczas dwie serie banknotów, z których pierwsza jest oryginalną w obiegu od 2002 roku, a druga zaczęła zastępować pierwszą, począwszy od 2012 roku. Druga seria banknotów o nazwie Europa nie przedstawia różnic koncepcyjnych. Zaktualizowano przede wszystkim formy. Unijne banknoty, w przeciwieństwie do monet, są w całej Unii. Co ważne, do dzisiaj tylko 7 banknotów z kolekcji nowej są nadal regularnie emitowane w stosunku do 8 z pierwszej serii. Banknot 500 euro nie jest już produkowany i dlatego niebawem zniknie z obiegu. Ten nominał od samego początku wzbudzał wiele kontrowersyjnych opinii. Miał pomagać w nielegalnych operacjach takich jak pranie pieniędzy i finansowanie międzynarodowego terroryzmu. Fakt, że banknot 500 euro nie jest powszechnie używany jako instrument płatniczy, ale mimo to stanowi 1/3 wartości wszystkich banknotów w obiegu, rodzi pytania o cele, do jakich jest używany. Organy ścigania zadecydowały zatem o wyeliminowaniu używania banknotów o dużych nominałach, które są bardzo poszukiwane przez przestępców. W 2024 roku zostanie uruchomiona europejska procedura, która w ciągu kilku lat doprowadzi do opracowania trzeciej serii banknotów euro i jest bardzo prawdopodobne, że ten sam los może spotkać również banknot 200 euro. Interesują Cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą? Subskrybuj kanał Polski Obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich.